Da się coś wyczuć. Wyczuć. No a ja czasami nie wiem. Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Przemek Przemysław Przemek. W środku było Przemysław? No, tak, dla urozmaicenia. W dzisiejszym odcinku wideokastu Gry Planszowe u Łukiego mówimy o grze Zaklinacze. Zaklinacze jest to gra dla 2 do 4 graczy, która trwa 30 do 60 minut i nawet bym powiedział, że w 2 graczy może trwać nawet 20, jak ktoś nie robi długich ruchów. I jest to karciana gra, nie wiem czy widać okładkę, bardzo fajna okładka, w której no właśnie, zaklinamy ekwipunek, czy przedmiot. To jest gra, w której zaklinamy przedmiot po to, żeby walczyć z potworami. Bardzo prosta gra taka do wyciągnięcia, no zresztą zaraz zobaczycie jak to wygląda. Tak wygląda rozłożona gra. Tutaj wyłożyłem te 6 talii tylko, żeby pokazać, że one są. Normalnie one tak nie leżą. Mamy 6 zestawów kart i wyciągamy tyle zestawów i tasujemy ze sobą, ilu jest graczy. Więc w grze dwuosobowej 2 zestawy. Ale jest wariant dwuosobowy, w którym możemy wyciągnąć po pół z 4 talii. Dokładnie to zrobiłem. One są z tyłu oznaczone dwójką. Więc mamy tutaj akurat tyle kart, ile potrzeba, ale w 4 różnych rodzajach. Każda talia ma zupełnie inny feel i w każdej talii są 3 typy kart. Mamy karty przedmiotów, które mają takie kowadło. Mamy karty zaklęć, które mają po prawej stronie oko. I też mamy karty jakichś tam wrogów czy potworów, które mają tutaj taki symbol potwora. I też zawsze mamy smoki. Dla każdego zestawu jest jeden smok. W grze dwuosobowej 2 smoki, na przykład tu jest zielony smok, ma symbol smoka, on jest po prostu trudniejszy i nie działają na niego pewne funkcje specjalne, co jest ważne. Każdy ma 5 kryształów, a i mamy też wioskę i to jest ważne. Losujemy jedną z wiosek. Tych wiosek jest tutaj łącznie w grze 11. Mamy 5 takich neutralnych i 6 takich trochę bardziej związanych z daną talią. Można wyciągnąć dowolną, ale założenie jest takie, że te neutralne są trochę bardziej ogólne. No i dobra, jak wygląda gra? Bo to jest bardzo proste. Wyciągamy karty, każdy ma na początku kryształy, na początku mamy tylko przedmioty i zaklęcia i gramy. Mamy 5 kryształów i w swoim ruchu gracz albo idzie do wioski i robi jakąś akcję podstawową, albo idzie coś kupić. Akurat wioska nam daje na początku który kryształ. Więc zaczynam, biorę kryształ i kupuję sobie hełm. Pierwsza karta jest za darmo, druga za 1, trzecia za 2 i tak koszt rośnie. Jakie mamy miasto w ogóle? Przesuwamy. Po prostu na początku, który weź kryształ, możesz jako akcję wziąć 2 kryształy, możesz jako akcję się wyleczyć i za 3 kryształy 2 miecze kupić. A, ale to wzięcie kryształu to nie jest żadna akcja. Nie, to jest po prostu bierzesz kryształ i jest teraz twój ruch. Czyli albo robię coś w wiosce, albo kupuję jakąś kartę ze stosu, im dalej tym jest droższe. I tyle. To się zgadza. Dobra, no to ja biorę harfę ze friczką. No i teraz tu przesuwamy, pojawia się nowa karta. No dobra, to ja biorę sobie pijawki też za... Płacę za to Ziko. Aha, i powinien Ziko dostać na początku, więc mam za darmo. Twój ruch przema. Bierzesz kryształ i twoja tura. Tak. No to płacę Ziko i biorę kilof. I przesuwamy karty. I widzicie, jak działa gra. Po prostu rozbudowujemy sobie naszą broń. I teraz o co chodzi? Jeżeli dobiorę kolejną kartę broni, na przykład wezmę plecak, to przykrywam poprzednią, a więc mój hełm, który miał jakieś funkcje u góry, traci je, ale funkcje na dole zostają. A więc w ten sposób nabudowywuję sobie swój przedmiot i swoje zaklęcie. Zasadniczo każdy ma po prostu jeden przedmiot i jedno zaklęcie widoczne i te cechy, które zostały z poprzednich, one też mają swoją nazwę i taki swój tekst klimatyczny, który jest dosyć humorystyczny, więc to jest takie lekkie fantazy. No i co? Przesuwamy dalej. Twój ruch przema. A w ogóle ja chyba przez... Nie, jest mój... Okej, okay, twój ruch. No, ja odrzucam tą kartę i dostaję 11. Tak, bo karty, które mają czasami działanie specjalne, są oznaczone X-em. Zawsze, gdy się robi akcję z X-em, czyli we wiosce albo taką na karcie, to pierwszą kartę z brzegu odrzucamy, co też dodaje trochę dynamiki grze. Na początku dobieram kryształ, takie jest wioska. Powiedzmy, że idę walczyć. To nie jest bardzo logiczne, ale powiedzmy, że idę walczyć. Gdy idę walczyć, płacę normalnie kryształy, żeby dojść do danego potwora. I teraz najpierw ten potwór zadaje mi obrażenia. On ma 5 ataku, ja mam 2 tarcze, czyli on mi zadaje 3 obrażenia. Każde obrażenie to jest stracony punkt na końcu gry, a więc warto je później leczyć. Następnie ja muszę mu zadać tyle obrażeń, ile on ma życia. Zadałem, pokonałem go. Potwór ma punkty i też jakąś cechę specjalną czasami. Na przykład zadaj 2 innym graczom, więc Przemo, bardzo się cieszę, dostajesz 2 rany. I teraz gramy tak dalej. Gram, aż skończy się cała talia i wszystkie karty tutaj. Zawsze gracze mają tyle samo ruchów. I na końcu liczą się punkty. Punkty dostajemy z potworów, dostajemy czasami punkty specjalne z przedmiotów czy zaklęć.
czasami wioska sama w sobie jest, daje dodatkowe punkty za pewnego rodzaju karty, a więc też troszeczkę to może zmienia naszą rozgrywkę. I tak to wygląda. Zawsze mieszamy różne zestawy kart, więc to zawsze będzie coś innego. I tylko te trzy typy kart są, prawda? Przedmioty, zaklęcia i potwory o różnym poziomie trudności. Wszystkie sześć talii ma bardzo różny feel, że tak powiem. Niektóre są bardziej, że kasa, inne są bardziej, że obrażenia, że leczenia, okej. Wydanie. Jak ci się podoba wydanie i klimat zaklinaczy? Przemo. Wydanie mi się podoba. Grafiki są fajne. Karty są spoko. Ostatecznie ta gra nie zajmuje zbyt dużo rzeczy, nie trzeba jej rozkładać jakoś bardzo długo. Wszystko jest jasne, proste i klarowne. Punkty, obrażenia, karty. Nie mam zastrzeżeń. Ja bym powiedział, że mi się podoba bardzo wydanie. Przepraszam, jestem trochę chory, dlatego taki głos mam dzisiaj. Ilustracje są moim zdaniem super. Na poziomie naprawdę takim światowym. A to jest polskie małe wydawnictwo, a, no, a naprawdę, kurczę, to wygląda, no naprawdę mi się podoba. Nie wiem dlaczego, ale bardzo, bardzo mi się podoba i jest dużo różnych ilustracji. Każda talia to są inne rzeczy, więc co chwilę patrzymy na te ilustracje. I druga bardzo ważna zaleta tej gry, wydanie jest super czytelne. A więc jak ja tłumaczę zasady, to jest bardzo łatwo operować tym, co tu jest i potem wszystko inne raczej rozumie się samo przez się. Więc są proste ikonki, proste symbole. I dla mnie wydanie to jest duży, duży plus. Bardzo ładne jest to wszystko. No i to jest ważne też dla mnie, to różnorodność gry. Prawda? Czyli jeśli chodzi o to, co w grze jest. Jest 6 talii, każda po 30 kart. Zawsze są inne, zawsze jest inna wioska, zawsze inaczej się ułożą. Duża różnorodność. Różnorodność też wnoszą miasta, bo tak naprawdę nie są jakimś tam dodatkiem, tylko zupełnie innym systemem punktowania każdej partii, więc zróżnicuje nam talia, zróżnicuje nam miasto, gra grze nierówna. Tak, dokładnie. No jest 11, nie wiem, czy to są miasta czy wioski, nieważne, mówmy miasta. 11 miast jest i one naprawdę są różne, mają podstawowe te same rzeczy, ale są różne. No i inne talie, tak to wygląda mniej więcej. A, jedna rzecz, bo nie powiedziałem, na końcu są punkty, ale też jest jeden punkt za każdą parę dwóch kart, ekwipunek i zaklęcie, więc opłaca się samo budowanie karty, czyli samo budowanie tego. Co ci się jeszcze, Łukasz, podoba w tej grze? Właśnie chciałem się ciebie zapytać, jak ci się podoba mechanika? Bo ja zaraz powiem o mechanice, ale chcę usłyszeć, co ty myślisz. Wydaje mi się, że ta gra jest fajna. Trochę myślę, że tej gry trzeba się nauczyć grać. Że na, jakby na pierwszy rzut oka ta gra jakby, czy inaczej, czy słowo pała to jest przekleństwo? No mów, no. Zachęca tak trochę na początku do grania na pałę, czyli zbierania dużo kart. Tak chaotycznie, przypadkowo. Tak, chaotycznie, przypadkowo. Masz jakąś funkcję, nawet jej nie wykorzystasz, przykrujesz sobie nową, bo jakby chcesz zbierać sobie, wiesz, są lepsze karty, nie chcę grać, nie chcę dać tobie. Tutaj się pojawiają jakieś dodatkowe symbole, które, wiesz, zdobywam za chwilę. Za chwilę zakrywam. Jezus, zakrywasz, to jest ważne bardzo w tej grze, żeby widzieć, co dobiorę, a co zakryję. To za chwilę powiem. Tak, więc to jest istotne i na początku właśnie ona zachęca do takiego grania trochę chaotycznie, ale no właśnie, to trzeba trochę przemyśleć. A nie jest aż taka prosta, tak? Tak, nie jest aż taka prosta. W sensie jest trochę więcej głębi w tej grze niż po prostu zbieranie kart i zakrywanie i idziemy dalej. Macie ochotę zbierać karty, ale trzeba sobie powiedzieć stop i trzeba zacząć się rozglądać, jak tutaj faktycznie zacząć robić punkty i jak tracić punkty. I wtedy ta gra jest bardzo fajna. I też ciekawe jest to, że ten rozwój nie jest taki tylko do przodu. Tylko to jest takie trochę dwa do przodu, jeden do tyłu, bo coś tam zasłaniamy. Więc trzeba dobierać karty i rozbudowywać ekwipunek, ale czasami warto nawet już w pierwszej części gry mam jeden przedmiot, jeden czar, czy nawet dwa czary i już jestem wystarczająco, tak jak pokazałem wam przed chwilą. Ja miałem dwie karty czy trzy i już mogę iść walczyć z czarnym rycerzem. Ja tracę życie, ale ty tracisz życie, więc ostatecznie ja zarobiłem na tym, bo dostaję punkty, więc warto było zaatakować gościa. Bardzo fajnym przykładem jest na przykład młot bojowy. Młot sobie kładę tutaj i on jest bardzo mocny. Co prawda tracę jeden obrony, ale mam cztery ataku. Tak jest. Nie? I teraz czy zostaniesz z tym młotem, czy pójdziesz dalej? Młot najbardziej opłaca się go mieć przez cały czas na wierzchu, bo jeżeli ja w tym momencie sobie go zakryję, kolczugą. Nie, to akurat jest fajny przykład. W sensie, bo kolczuga jest fajna, okej, ale zasadniczo no, zakryję go czymś, nie? I tracę już to dwa, a mam cały czas tutaj minus w plecy, więc mam plus dwa do ataku, już aż takiej super sprawy nie ma. I to jest fajne, że te karty są zbalansowane, jeśli chodzi o to, co one dają teraz i co dają później i czasami warto coś, nawet zapłacić dużo kryształów i kupić coś lepszego, co jest dalej, a potem to przykryć czymś, co jest z przodu, a nie na odwrót. Ja bym powiedział tak, to jest bardzo, bardzo prosta gra. To jest bardzo prosta gra. I tłumaczysz ją moment i zaczynamy grać i po prostu sobie zbieramy i walczymy
To jest gra do luźnego pogrania ze znajomymi. Tak. Nie ma to jakiejś wielkiej głębi. Ja bym powiedział, że to jest prosta gra, ale stawia cię czasami przed trudnymi decyzjami. No dokładnie, ponieważ jest kilka, tak, jest kilka rzeczy do wyboru i to nie jest wielka decyzja. To nie jest decyzja pokroju, wiecie, Puerto Rico czy coś takiego, prawda? Porządnych eurogier, ale na pół godziny grania jest tu dla mnie wystarczająco decyzji dużo, wystarczająco dużo zabawy, klimatu i różnorodności w tym, co się dzieje. Tak. I ostatecznie fajne jest też to, że tej gry nie trzeba godzinami tłumaczyć tak naprawdę. Myślę, że można by usiąść, rozłożyć gry i, grę i od razu grać. Tak, no weź tam coś zbieraj, co ci się bardziej podoba, to daje obronę, to daje atak. To jest prawda i to jest naprawdę bardzo fajne. Ja byłem w szoku, jak ta gra bardzo mi się spodobała. Byłem w szoku tym, jak mi się spodobała. Ponieważ nie ma tutaj bardzo wiele. Rozkładamy karty, zdobywamy potwory, jakieś są punkty, ale chce się grać drugi, trzeci raz naprawdę. No, czuć też, że te rasy są tak naprawdę inne, nie tylko kolorystycznie, ale faktycznie mają inne funkcje. Różowe bardziej nas leczą, chronią. No, jednorożec, który leczy trzy życia, to jest naprawdę ciekawe i sobie teraz wyobrażamy bardziej coś. Tak, są takie, które nam bardziej szkodzą, ale trochę pomagają. Są takie, które ewidentnie szkodzą. I, i można naprawdę sobie z tego zrobić fajne combo. Tak, i jest zachowany klimat w powiązaniu z mechaniką tego, co dają te karty. Co do mechaniki, ja bym powiedział, że tutaj mogłoby się przydać trochę losowości. Myślę, że nie byłbym obrażony, gdyby w tego typu grze była jakaś kostka, która coś tam wprowadza, ale z drugiej strony... Trochę losowości jest w talii. Jest losowości w talii, oczywiście. I też bym powiedział, że liczę, że może nowe dwa zestawy, które przy ileś tam może przygotowywuje wydawca nowych tych zestawów w dodatku, one będą na przykład powiązane z tym, że wiesz, ile potwór ma życia, ale nie wiesz, ile cię walnie. Na przykład. To byłoby coś ciekawego w tej grze. I to może być fajne, jeśli chodzi o rozwój tej gry, bo to jest kolejna zaleta tej gry, że to jest gra, którą można łatwo rozwinąć. Więc ja bym, jeżeli ona się odniesie sukces jakiś, spodziewał zdecydowanie dodatków, do których tylko masz zestaw 30 kart czy 60 i koniec, nic więcej. Żetony już mamy, mamy wszystko inne i do przodu. To prawda. I też ty balansujesz chyba liczbę punktów na porządku. A, to jest prawda też. Zasadniczo mała uwaga do tej gry jest taka, że może być tak, że początkowy układ dla doświadczonych graczy jest niesprawiedliwy. Taki w tym sensie, że mamy 5 kart czy 6 i jest ewidentnie jedna lepsza, druga słabsza. Więc można rozwiązać to na dwa sposoby. To znaczy można to zignorować i grać. Można zrobić tak, że gracz, który jest pierwszy, ma mniej o jeden od kolejnego i od kolejnego monet. Albo można też zrobić wariant, którego jeszcze nie stosowałem, ale też byłby taki hardcore gaming, że licytujemy się o kolejność. Czyli widzimy początkowe karty, widzimy wioskę i mówimy, okej, bardzo mi zależy, żeby być pierwszym. Dam dwójkę. To oznacza, że mi zostaje trójka, ale tu jest za darmo fajna karta. No więc to jest trzeci, to jest tylko taki home rule, który można coś zmienić. Tak, to prawda. Ale fajne jest też to, że na początku nie ma żadnych potworów, tylko są takie karty do rozruchu. Nie? I to jest, dokładnie, to jest też ważne. Można też grać, w instrukcji też jest wariant, że są smoki na dole. Czyli, że wszystkie smoki są w drugiej części talii. Można też takie przygotować, bo to czasami zmienia dynamikę gry, czy one są na początku, czy na końcu, ale mi się to podoba, jak one są szybko, bo jest zupełnie co innego. Trzeba nagle zbierać kryształy, żeby je walnąć, bo nie masz dobrych broni. Tak. I to też jest fajne w tej grze, że da się kryształami atakować. Czyli to, co wioska można daje ci. Czyli, że nie ma czegoś takiego, że zawsze wygrywa ten, kto to ma najwięcej, tylko czasami możesz zbierać i szykować się na... Okej, dużo gadamy. Główna wada tej gry dla mnie jest taka. Ona jest droga. Naprawdę? Ona, sugerowana cena detaliczna tej gry, to jest 99 zł. No to faktycznie, za talię i ten... No, trochę jest tutaj... Jest tutaj 150 kart i 11 kart i żetony i żetony i no może na grafika wydali dużo. Tak, na pewno tak i też oni chcą zrobić, ale uwaga, rozwiązujemy ten problem dla was. W jaki sposób? Wejdźcie na Ułkiego i tam tej gry cena jest bardzo dobra. A jaka? No właśnie musicie wejść i sprawdzić. O-o. Widzicie, nawet mi Łukasz nie mówi takiej rzeczy. Okej, okay, zaklinacze. Jak oceniasz ją w skali od 1 do 5? Powiem 4,5. Dla mnie 4,75. No, czyli 5 zasadniczo. Jeżeli w dobrej cenie można to zdobyć i jeżeli się nastawiamy na lekką rozgrywkę, to jest super. I też fajne jest to, że to jest fantazy, czyli możesz powiedzieć ludziom, to jest tak jak talizman, magia i miecz, ale szybsze. Właśnie, bo teraz trzeba uważać z tą nazwą, bo to... Ale bardzo mi się podoba właśnie połączenie tego, że można sobie to czytać. Ja tego nie czytam, ale jak ktoś bardzo lubi ten, to może sobie... Te napisy, tak? Te napisy. Tak, no. Nie zostawisz łupu w lochu, bo masz plecak, który
nie potrafi się odessać. To jest ciekawe, że każda z kartą, każda z kartą pasuje i nawet jak to są te same karty, to są inne teksty. Tak, to mi też się podoba. Pudełko pełne pomysłów. Prosta klimatyczna gra karciana, ludzie. Musicie ją mieć. Łukasz ciągle przegrywa i Przemek musi go pocieszyć. O. No to co, Łukasz? Ja cię atakuję za 16. Umarło ci to wszystko, nie? Wszystko ci to umarło. No nie masz nic zasadniczo i masz jeszcze tutaj Pikole, czy ja kiedyś te wygra... obrażenia. Czy ja kiedyś wygram w tą grę raz chociaż. To są twoje obrażenia, a to są moje punkty. Mój ruch, tak? Twój ruch. Zasadniczo nie pokonasz. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja nie wiem, co się dzieje, nie? I tyle razy gramy i co jest z tym? Może są chory dlatego? Ale musisz to jest metoda wszystkich takich tych, jak to jest, coachów. Musisz uwierzyć w siebie. Spójrz w lustro, zawsze rano jak wstaniesz i mów... Poczekaj, bo tam jest aparat i patrzę na siebie. No. Jestem zwycięzcą, powiedz. Jestem zwycięzcą. Ale bardziej, jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Potrafię wygrać w grę planszową. Potrafię wygrać w grę planszową. Uda mi się. Uda mi się. No widzisz, ja tak będziesz rano sobie powtarzał, to na pewno wygrasz. Dzięki, Przemo, pocieszyłeś mnie. Proszę bardzo.